za nami 7 intensywnych dni Festiwalu Konrada. Była to edycja jubileuszowa, specjalna. Spotkania od rana do późnych godzin wieczornych, blisko 150 gości, ponad 100 wydarzeń, warsztaty, dyskusje, debaty. Oprócz spotkań z pisarzami, m.in. Arundhati Roy, Olga Tokarczuk, Wojciech Jagielski, Dawid Wan i wielu, wielu innych, odbywały się również warsztaty dla dzieciaków, pasmo przemysłu książki poświęcone rynkowi książki, a także pasmo pod baranami, pasmo filmowe. Dużo, dużo wydarzeń, było inspirująco, było intensywnie. Nagroda Konrada ma pomóc debiutantom w tym, aby nie pozostali autorem jednej książki na resztę życia. Chcemy, żeby napisali drugą, trzecią, żeby mogli odetchnąć przez chwilę i poświęcić się temu, co chcieliby włożyć na karty kolejnych swoich opowieści. Jedna z takich bardzo prestiżowych nagród i bardzo się z tego powodu cieszymy. Cieszymy się, że Kraków w ten sposób pokazuje swój ukłon dla ludzi młodych, że nie jest to tylko miasto osób, które już na zawsze uzyskały stałe miejsce w literaturze, ale także tych, którzy rozpoczynają swoją drogę. Cieszę się bardzo, że tegoroczną laureatką jest pani Weronika Gogola. Myślę, że takie nagrody w ramach stypendiów są bardzo ważne dla pisarzy, zwłaszcza na początku drogi, dlatego że początkujący pisarze, nawet jeśli są nominowani, niestety nie za bardzo zarabiają pieniądze ze sprzedaży swoich książek. Będę mogła się skupić i pozwolić sobie na taki spokój wewnętrzny, że mam jakiś komfort, jakiś czas i nie muszę właśnie robić tych fuszek wokół, żeby przeżyć. Głównym impulsem była śmierć mojego taty i jakaś próba poradzenia sobie z nią i wytłumaczenia jego odejścia. Taka trochę autoterapia, ale no i chyba pomogło. Chcę napisać o tym świecie, który wybrałam, o swoim zagnieżdżeniu się na Słowacji, czyli kolejna książka będzie o Słowacji.